Małopolska. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Wizyta ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak i wicemarszałka Łukasza Smuki w Krzeszowicach to początek przebudowy ośrodka rehabilitacji narządu ruchu w tym mieście. To kolejne inwestycje, które pomagają zwiększać dostępność, pomagają poprawiać jakość świadczonych usług i pomagają w promocji rozwoju tego regionu. To jest właśnie ten plan zrównoważonego rozwoju. Cieszę się, że ten plan funkcjonuje również i w Krzeszowicach. Cały koszt przebudowy ośrodka narządu ruchu Krzeszowice to prawie 30 milionów złotych. Ważne jest to, że powstanie nowy budynek, dobrze wyposażony, powstanie chociażby nowy oddział geriatrii, również jeżeli chodzi o rehabilitację neurologiczną, ogólnoustrojową, będą bardzo dobre warunki świadczonych usług. Prace nad rewitalizacją ośrodka zakończą się do 2022 roku. 7 200 000 zł to kwota, jaką województwo małopolskie wsparło budowę Centrum Kultury w Rudawie. Dofinansowanie na tę inwestycję przekazał wicemarszałek Łukasz Smułka. Dzięki temu wsparciu obiekt zyska zupełnie nowy charakter, z czego skorzysta społeczność lokalna, bo w odnowionych przestrzeniach będzie miejsce na aktywne działanie i spędzanie wolnego czasu. Powstała idea wybudowania rynku, wybudowania domu kultury w Rudawie. Byli wójtowie, byli naczelnicy, byli sołtysi, radni. No nikomu się nie udało tego przeskoczyć. W tej chwili dzięki wybitnej pomocy części radnych z gminy Zabierzów, również pani wójt Elżbiety Burtan, która nie odpuściła, udaje się to robić w tej chwili. Budynek, obiekt ma służyć i klubowi seniorów, i kołu gospodyń wiejskich, i strażakom, ponieważ powstaje też remiza. Obiekt będzie uniwersalny, jeśli chodzi o użytkowanie. Otoczenie budynku, który zostanie skończony w 2020 roku, będzie wyposażone w ławeczki, scenę zewnętrzną, amfiteatr z siedziskami i wszelkie udogodnienia dla mieszkańców. Przekazaliśmy symboliczną umowę na rewitalizację Centrum Rudawy, a ta rewitalizacja polega na wybudowaniu nowoczesnego Centrum Kultury, gdzie właśnie stowarzyszenia, które działają w miejscowości Rudawa, koło gospodyń, klub seniora, straż pożarna, znajdą miejsce do normalnego funkcjonowania w normalnych, godnych warunkach. Kwota 7 198 000 zł pozwoli na to, że właśnie obiekt zostanie oddany do 2020 roku. Całość inwestycji w Rudawie wyniesie 10,5 miliona złotych. Urzędzie gminy w Krościenku nad Dunajcem zaprezentowano stadium lokalizacyjno-funkcyjno-ruchowe obejmujące analizę układu drogowego w Pieninach. Plany są konstruowane tak, by usprawnić komunikację w regionie. Półtora roku trwały prace nad opracowaniem studium koncepcji rozwiązania problemów komunikacyjnych całego regionu pińskiego. Ten kontekst jest dużo szerszy. Wszyscy mamy taką nadzieję, że te korki, które do tej pory były notowane i od strony Nowego Sącza i Nowego Targu, ale szczególnie jeżeli chodzi o wyjazd ze Szczemcy, że one się zmniejszą. Wszystkim koncepcjom przysłuchiwali się także posłowie na Sejm, Anna Paluch i Patryk Wicher oraz senator Jan Hamerski. Obecni byli także Robert Górecki, zastępca dyrektora do spraw inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie i kierownik rejonu dróg wojewódzkich w Nowym Sączu Janusz Klag. Dodajmy, że studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowe obejmuje analizę układu drogowego w obszarze wyznaczonym głównymi osiami transportowymi, to jest drogami krajowymi DK49 i DK87, drogami wojewódzkimi DW969 i 968 oraz drogami powiatowymi w całym otoczeniu. Promesy na blisko 6 milionów złotych dla mieszkańców Bochni i powiatu bocheńskiego przekazał w piątek na dwie inwestycje wicemarszałek Łukasz Smułka. Pierwsza z inwestycji opiewa na blisko 4,5 miliona złotych, a wartość dofinansowania z funduszy europejskich niemal 3 miliony. Dotyczy ona budowy węzła przesiadkowego przy ulicy Poniatowskiego w Bochni. Jest dla nas bardzo ważne, żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie zaparkować swój samochód, ale również rower. Wielokrotnie wielu mieszkańców przesiada się właśnie na rower, korzysta z komunikacji publicznej.
dzisiaj z pociągu, czy też z autobusu z komunikacji miejskiej. Wsparcie, symbolicznie potwierdzone wręczoną przez wicemarszałka Smułkę promesą, uzyskał również projekt Cyfrowy Powiat Bocheński e-administracja w powiecie bocheńskim. Jego wartość to prawie 4 miliony złotych, a wartość dofinansowania to prawie 3 miliony. Dzięki tym środkom, które dzisiaj odebrałem z rąk pana marszałka Smułki, a jest to kwota prawie 2 miliony 900 tysięcy, a wartość całego projektu to jest 3 miliony 800 tysięcy, uda się zmodernizować sieć starostwa powiatowego, ale przede wszystkim stworzyć wiele e-usług. W obecnej sytuacji, kiedy mamy COVID, wiele usług właśnie odbywa się poprzez e-usługę. Mieszkańcy coraz bardziej są przyzwyczajeni do tego i oczekują takiej formy obsługi. W wydarzeniu uczestniczyli także parlamentarzyści Józefa Szczurek-Żelazko, Wiesław Krajewski, Stanisław Bukowiec, Włodzimierz Bernacki oraz radni województwa małopolskiego Anna Mikosz i Piotr Dziurdzia. Dodajmy, że łączna wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to niemal 6 milionów złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.